Cześć, z tej strony 9 Gier. Miałam ostatnio przyjemność wybrać się do Londynu na zamknięty pokaz Evolve i chciałabym Wam opowiedzieć trochę o nowościach, które zostały dodane do gry. Dla tych, którzy nie wiedzą, Evolve jest strzelanką z asymetrycznym multiplayerem. Walczy się tutaj albo w grupie czterech hunterów, albo samotnym potworem. Wśród nowości zaprezentowanych w Londynie właśnie pojawiła się czwórka nowych bohaterów. Abe, który jest trapperem, potrafi jakby otagować całą zwierzynę w okolicy w chmurze takiej zielonej mgły. Moją ulubioną postacią jest zdecydowanie Keira, która jest medykiem. Nie tylko dlatego, że chodzi i healuje swoich kolegów na polu bitwy, ale przede wszystkim dlatego, że wali z granatnika, to właśnie z napalmem, to z granatami leczącymi, a także w miarę, jeżeli potrzeba, potrafi przyspieszyć swoją drużynę, ma taką grupową akcelerację. Tutaj widzicie m.in. Kabota, który jest supportem. Ten czerwony strumień energii, który wyrzuca z siebie, sprawia, że potwór przyjmuje więcej obrażeń. Gwiazdą pokazu okazał się jednak nowy potwór, Wraith. Ta zjawa nie jest, w przeciwieństwie do tych poprzednich potworów, jakoś szczególnie wytrzymała, ale jest bardzo mobilna i jest typem asasyna, co oznacza, że no jest prawdopodobnie trudniejsza do ogrywania, ale no na pewno bardziej satysfakcjonująca. Nowa bestia potrafi wyciągać pojedynczych hunterów, jakby przyciągać ich po prostu do siebie i wtedy jakby wykończenie ich jeden na jeden jest już naprawdę całkiem łatwe. Nowy potwór potrafi wbić się jakby w środek wrogiej ekipy i jakby eksplodować, a także wpaść w swego rodzaju szał. Jednak taką najbardziej asasyńską umiejętnością jest możliwość znikania. Potwór znika, wysyła swoją kopię w wybranym kierunku i potrafi po prostu zmylić przeciwnika. Ja muszę przyznać, że gra Wraith jest najbardziej satysfakcjonująca, ale to ciekawe, bo na samym początku byłam przekonana, że zdecydowanie lepiej będzie mi się grał hunterami. No cóż, mam nadzieję, że Evolve jeszcze nie raz mnie w ten sposób zaskoczy. Dzięki.